Uważaniach na dzień dobry. Dzisiaj Kościół, dalej temat Kościoła i taki obraz, który często gdzieś pojawia się w kontekście rozmów między właśnie chrześcijanami związanymi z relacją Starego Przymierza do Nowego albo synagogi do Kościoła. Mamy tutaj w 11 rozdziale listu do Rzymian. Dodam, że to jest taka ważna część tego listu, gdzie przez trzy rozdziały, od 9 począwszy, apostoł Paweł rozmawia właśnie o relacji tożsamości żydowskiej do tożsamości chrześcijańskiej. I generalnie w 9 rozdziale mówi o tym, że nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są z Izraelem. Nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem abrahamowym, w sensie ciała, bo właśnie mówi, bo było dwoje takich, którzy byli potomstwem abrahamowym według ciała, ale tylko od Izaaka będzie zwać się podobnie potomstwo twoje. I ostatecznie jakby apostoł Paweł, patrząc na fakt tego, że się nie nawracają Żydzi jako naród do Chrystusa, dochodzi do takiej bardzo trudnej refleksji związanej z faktem, że to jest jakiś okres sądu, odrzucenia Izraela i że jest to trudne dla niego. W 11 rozdziale mówi, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej, przecież ja jestem Izraelitą. Innymi słowy mówi, no to nie jest tak, że wszyscy Żydzi zostali odrzuceni, nie wszyscy. On jest dowodem na to, jako Żyd, który jest apostołem i który służy poganom. On jest właśnie dowodem na to, że nie cały Izrael został odrzucony. W 5 wersecie nazywa to, że obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. To też jest dosyć ciekawe, że jakby apostoł Paweł już w jakiś sposób widzi, że zresztą jakby widzi sytuację analogiczną ze czasów Eliasza, gdzie tylko 7 tysięcy nie zgięło po kolan przed Baalem, mimo że Izrael funkcjonował, ale był tak, przynajmniej to północne królestwo było tak już oddane bałwochwalstwu, że w zasadzie no niby było Bożym ludem, ale nie było de facto. I była tylko ta resztka właśnie tych 7 tysięcy mężów według wyboru łaski. I on to jakby analogicznie trochę odnosi do czasów swoich, gdzie już tych Żydów było coraz mniej w kościele. No właśnie, ale mówi, czy się potknęli, aby upaść? No nie, bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, ich porażka bogactwem pogan, to ileż bardziej ich pełnia. To jest werset 12 i w 15 w podobnym klimacie mówi, jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie ich przyjęcie, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? I to różnie jest rozumiane, zależnie od scenariusza eschatologicznego. Ja to rozumiem jako pewne przebudzenie wśród Żydów. Czekam na pewne przebudzenie wśród Żydów. Wierzę, że ono nastąpi. I odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to przyjęcie ich będzie powstaniem do życia zmartwych dla świata. Też nie mam pewności, że to dobrze rozumiem, żeby to było jasne. To nie jest prosty fragment, ale wydaje mi się, że tu jest mowa o pewnej rzeczywistości historycznej, tak jak rzeczywistością historyczną jest to, że w pierwszym wieku Żydzi odrzucili Ewangelię. No to tak rozumiem, per analogia, będzie jakiś czas, kiedy zaczną bardziej gremialnie się nawracać. No i co ciekawe, jakby apostoł Paweł widzi, że to będzie takie no, jakieś odnowienie, nawet zmartwychwstanie. Ja to rozumiem trochę w takim kontekście, że to będzie jakiś szczególny okres w życiu Kościoła. Oczywiście można dyskutować. Tak jak powiedziałem, to nie jest takie wszystko proste. Niemniej, dochodzimy do dzisiejszego fragmentu, do którego chciałem dojść. Jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie,
A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń ciebie. Powiesz więc, odłamiane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze, wzbije się w pychę, ale się strzeż. No i teraz, o co tu chodzi? To jest pewna taka dynamika pomiędzy Żydami i poganami w tym pierwotnym, pierwszym kościele opisana, która oczywiście cały czas w jakimś sensie nas dzisiaj dotyczy. I Paweł polemizuje trochę z takim człowiekiem, pewnie jak ty i ja, czyli nawróconym spośród pogan, który jest częścią kościoła. No i ten człowiek mówi, no popatrz, Bóg tak zaplanował, że Żydzi etniczni są odłączeni od kościoła, odłączeni od Nowego Przymierza. No i apostoł Paweł jakby mówi, okej, rzeczywiście, tak jest, ale mówi, nie wynoś się nad gałęzie, bo jeśli Bóg nie miał litości nad tymi, którzy z natury należą do tego drzewa oliwnego, szlachetnego, uwaga, to jest obraz, czego to jest obraz? To jest obraz ludu Bożego, który przebiega poprzez Stary i Nowy Testament. Jest jakby jeden lud Boży. On przechodzi przez różne etapy, różne są kwalifikacje na to, żeby w tym drzewie oliwnym być wszczepionym do niego, żeby w nim pozostawać. Kwalifikacja obecnie jest taka, że trzeba wierzyć w Syna, inaczej się nie da. Ale zostały gałęzie. Bardzo wielu Żydów dzisiaj etnicznych nie ma nic wspólnego z Bożym Ludem, nie ma nic wspólnego z Nowym Przymierzem, zostały odłamane. Natomiast z tego nie powinniśmy takiego wniosku wysnuwać, my spośród pogan, że jesteśmy jakoś lepsi. I to jest końcówka wersetu 20. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Innymi słowy, jeśli warunkiem trwania w tym przymierzu jest wiara w Chrystusa i nawet tych Żydów, z którymi się związał wcześniej, Panie Bóg nie oszczędza, no to nie myśl, że będzie dla Ciebie jakiś wyjątek. Trwasz tylko i wyłącznie dzięki wierze. I werset 23, ale i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni. To jest trochę inaczej. Oni jakby z natury są w tym drzewie, a więc gdy przestaną być niewierni, to zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. I myślę sobie, że tak będzie, że będzie taki czas, że tak się faktycznie wydarzy. Myślę, że dlatego w ogóle Żydzi istnieją dzisiaj. Natomiast ten obraz tego drzewa oliwnego, myślę, jest takim obrazem bardzo z jednej strony, znaczy jest ważny, bo pokazuje relacje Starego i Nowego Przymierza, że jest tak naprawdę jednym przymierzem w różnych dwóch etapach. Po drugie, uczy nas trochę o tym, żeby rozumieć, dlatego że dzisiaj nie należą do tego przymierza. Po trzecie, uczy pokory tych pogan, którzy należą do tego przymierza. I po czwarte, daje nam pewną nadzieję na przyszłość, że przyjdzie czas, że Bóg szczepi do tego drzewa oliwnego tych, którzy z natury do niego należą, a którzy dzisiaj się z tego wydziedziczyli, czyli etnicznego Izraela. Panie, bądź uwielbiony z Ciebie, ku Tobie i przez Ciebie jest wszystko Tobie. Niech będzie chwała na wieki. Prowadź nas i daj nam trwać w Twoim Synu. Z Bogiem, do zobaczenia.